Cześć, z tej strony Łukasz. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jakie są według mnie plusy i minusy budowania domu z piwnicą. Podzielę się kosztami, z jakimi musimy się liczyć, budując piwnicę. Pokażę Ci, jak wykonałem u siebie syp na ubrania oraz jak i po co zbudowałem mini instalację na sprężone powietrze w swoim domu. Jak może wiesz lub nie, nie mieszkam jeszcze w domu, nie mam je na miejscu. Ale poprosiłem sąsiada, aby nagrał kilka ujęć z mojego domu, bym mógł dla Ciebie stworzyć ten materiał. Tak, mój sąsiad ma klucz od mojego domu. Postanowiłem się mu za to odwdzięczyć. Piotr zajmuje się fotografią, ma sprzęt z najwyższej półki, robi naprawdę niesamowite zdjęcia. Jeżeli szukasz kogoś na terenie Warmii i Mazur, kto robi niesamowite zdjęcia w rozsądnej cenie, to koniecznie zajrzyj na jego stronę, link w opisie. A zanim przejdziemy do materiału, nie zapomnij zasubskrybować, daj łapkę w górę, napisz komentarz, jeśli ten film Ci się podobał. Zapraszam na film. Zacznę od tego, że nie na każdej działce możemy postawić piwnicę. Wszystko zależy od poziomu wód gruntowych oraz od tego, na jakim terenie stawiamy dom. Jeśli warunki są niesprzyjające, to koszt izolacji może okazać się na tyle wysoki, że budowanie piwnicy może okazać się bardzo dużym wydatkiem. Większość z nas kupuje działki, a nie odziedzicza, więc macie wolność wyboru co do tego, gdzie postawicie dom. I dlatego właśnie nagrywam ten film, byś już przed zakupem działki miał rzeczywisty obraz, jak to wygląda oraz mógł podjąć odpowiednią decyzję. Skoro już wiemy, że nie nadadzą się do tego tereny podmokłe, tylko najlepiej jakieś grunty spoiste, takie jak glina czy piach, to jest jeszcze możliwość wybudowania piwnicy tylko pod częścią domu. Ale czy to na pewno jest opłacalne? Budowa fundamentów jest dość skomplikowana technicznie. Trzeba robić ławy schodkowe, trzeba to dobrze zaizolować i najważniejsze, jest ryzyko, że dom będzie nierówno osiadał, o czym przestrzegali mnie budowlańcy, więc według mnie, jeśli podpiwniczać, to tylko cały dom. Wiadomo, koszta są nieco większe, ale nie tak duże, jak sobie myślimy, bo i tak musimy mieć koparkę, i tak musimy wylać fundamenty i wszystko dobrze zaizolować. Musimy także wykonać strop, tylko trochę mniej. Jakie są zalety piwnicy według mnie? Po pierwsze, więcej przestrzeni. Mam miejsce na spiżarnię. Jak ktoś lubi uprawiać ogródek, ma gdzie przechowywać słoiki, ziemniaki, a w czasach, gdy poprawiła się świadomość ludzi na temat zdrowego odżywiania, ten temat staje się ważny. Zyskujemy przestrzeń do składowania takich przedmiotów jak mebli ogrodowych w czasie zimy, opon, kosiarki i wielu innych rzeczy, jeśli ktoś chomikuje. Oczywiście ja będę się starał kupować i przechowywać jak najmniej przedmiotów, oduczam się gromadzenia, mówię tylko o tych przedmiotach, które naprawdę są nam potrzebne w trakcie korzystania z domu. Jeśli ktoś nie ma rekuperacji, to piwnica poprawia wentylację w kominach. Im dłuższy komin, tym lepszy ciąg. Piwnica reguluje temperaturę w domu. Powierzchnia mieszkalna nie ma styku z ziemią dzięki temu, że jesteśmy odizolowani od podłoża. Mamy również zaizolowany strop. Po cichu dzięki temu liczę na mniejsze koszty ogrzewania. Dam Wam znać, jak już będę mieszkał. Dodatkowo latem piwnica daje chłód. Można zejść i wypocząć w trakcie dnia albo schłodzić napoje. Wielokrotnie ucinałem sobie tam drzemki na stropianie w upalne dni. W piwnicy także możemy umiejscowić wszystkie urządzenia sanitarne, takie jak pralnia, suszarnia, kotłownia, sauna, zamrażarka. Możemy także wygospodarować miejsce na wypoczynek, postawić bilard, zrobić siłownię, salę kinową i wiele, wiele innych, co nam w duszy gra. W mojej piwnicy postanowiłem umiejscowić sprężarkę, którą włączam przyciskiem w garażu. Dzięki temu nie zagracam w nim miejsca. Czy sprężarka jest konieczna? No nie jest konieczna, ale jest przydatna. Oprócz tak oczywistych rzeczy jak to, że możemy nią napompować koła w samochodzie czy w rowerze, możemy pomalować dom, to naprawdę nic trudnego. W trakcie prac budowlanych służyła mi wielokrotnie do przedmuchiwania czegoś, np. kurzu czy wełny z ubrań, czy przedmuchiwania filtra do odkurzacza, czy wydmuchiwanie kurzu ze ścian lub sufitów, co ułatwiało ich czyszczenie przed pracami. A jeżeli ktoś majsterkuje, może używać narzędzi pneumatycznych. Można wydmuchiwać brudy z trudno dostępnych miejsc itd. Koszt niewielki, a przydatność na etapie budowania spora. Pomieszczenia w piwnicy można także przeznaczyć na działalność gospodarczą, do przechowywania na przykład naszych towarów, albo zrobić pracownię. A dzięki temu, że jest to piwnica, to nie słychać nic, co dzieje się w domu. I do pracy mamy całkiem blisko. Kolejne ciekawe zastosowanie to syp na ubrania. W moim przypadku wykonaliśmy go sami. Otwór w stropie miał być zrobiony na etapie wylewki, ale nie do końca wiedzieliśmy, w którym miejscu go wykonać. Więc zabrałem się za tę pracę na etapie stanu surowego zamkniętego. Jak to wygląda? Mam pociągniętą rurę spiro o średnicy 32 cm. Górna część wychodzi w łazience w rogu, ale będzie zabudowana.
W dolnej łazience wystaje ze ściany, a sama rura poprowadzona jest w wiatrołapie i zabudowana płytami z karton gipsu. Cały syp kończy się w piwnicy w pralni. Na końcu rury planuje zamontować jakąś szczelną klapkę, by chłodne powietrze nie wpadało do łazienek. Co nam daje syp? Oczywiście nie trzeba biegać z koszem na ubrania. Zyskujemy więcej przestrzeni, bo pralka i kosze na ubrania są w piwnicy, więc łazienki wyglądają po prostu schludniej. Jakie są wady odnośnie piwnicy? Są to przede wszystkim koszta. A co się na nie składa? Droższy projekt w porównaniu z wersją bez piwnicy. Niby tylko 500 zł, ale zawsze więcej. Robocizna to dodatkowo jakieś 30% do stanu surowego otwartego. Wszelkie materiały, tu dochodzą nam bloczki, szersze fundamenty, czyli więcej betonu. Dużo więcej stali, bo musimy robić dodatkowy strop, co również się wiąże z większą ilością betonu. Hydroizolacja, schody, dodatkowe drzwi, no i ocieplenie stropu. Fachowcy chcieli ode mnie za to 55 zł za metr kwadratowy w 2018 roku, za samą robociznę, więc zrobiłem sam. Co jeszcze składa się na koszt piwnicy? Izolacja i ocieplenie podłogi, posadzka, elektryka, czyli wszystkie kable, włączniki, lampy itd. Kominy, bo musimy postawić komin wentylacyjny. Nawet jeżeli ktoś ma rekuperację w domu, to i tak musi postawić komin. Dodatkowo są 4 okna, czyli parapety zewnętrzne i wewnętrzne. W cenę wchodzą jeszcze dłuższe przewody kanalizacyjne. No i tynki i malowanie, jeżeli ma to jakoś wyglądać. Oczywiście tynki możemy odpuścić, jeżeli komuś nie przeszkadza surowe ściany. Ja swoje robiłem. Piwnicę trzeba też czymś obsypać. I tu jedna uwaga. Wcześniej myślałem, że najlepiej by był to piach. Tak najłatwiej, prawda? Zamówić wywrotkę i po robocie. Tylko że stwarza to kolejny problem. A mianowicie, jeśli dom stoi na glinie albo na terenie, który nie przepuszcza wody, to woda opadowa gromadzić się będzie w okolicy fundamentów, a tego nie chcemy. Więc uważam, że lepiej byłoby obsypać budynek tą samą ziemią, którą wykopaliśmy, aby woda opadowa nie wsiąkała w glebę, nie gromadziła się wkoło fundamentów. W moim przypadku jest glina z dużymi pokładami piachu, więc na szczęście ta woda nie będzie zatrzymywać się przy fundamencie, tylko będzie spływać do tych pokładów piachu. Oczywiście wszystko w teorii. Póki co piwnica jest suchutka i w ciągu 5 lat od powstania nie było żadnej wilgoci. Kolejnym minusem budowania domu z piwnicą jest wysokość budynku, co bezpośrednio może wiązać się z dodatkowym kosztem budowania tarasu. W moim przypadku nie dam rady zrobić kostki na tarasie. Wysokość to około 1 metra, więc będę myślał nad tarasem z deski kompozytowej. Kolejnym minusem jest wysokość kanalizacji. Trzeba brać to pod uwagę, gdyż chcąc mieć odpowiednie spadki, to budynek musi być na odpowiedniej wysokości. W moim przypadku ten spad do studzienki ledwo mieści się w normie. I gdybym chciał nawet na etapie projektowania obniżyć budynek, to byłoby to możliwe jedynie pod warunkiem, że zrezygnowałbym z odpływu w podłodze w pralni i kotłowni, a całą instalację kanalizacji puściłbym po ścianie, to znaczy na wysokości ściany. Do tej pory nie miałem żadnych problemów z kanalizacją, żadnych problemów z cofaniem się wody, mimo to na wszelki wypadek zainstalowaliśmy zawór zwrotny, który powstrzymywałby cofającą się wodę. Kolejny minus. Musimy zapewnić dostęp do światła, więc chcąc mieć kostkę na odpowiednim poziomie, potrzeba zamontować do świetla, a to kolejny koszt. Dodatkowo od kotłowni do końca komina mam 9 metrów. W związku z tym do komina gazowego potrzebowałem minimum 9 metrów rury kwasowej, co wiąże się z kosztami. Całkowity koszt budowy piwnicy szacuję na około 60-70 tysięcy. Zresztą wypowiadałem się o tym w poprzednim filmie, podlinkuję tutaj, w którym mówię o całkowitym koszcie, jaki poniosłem za budowę domu. Aczkolwiek nie brałem pod uwagę tego, że taras może być wyższy, że trzeba będzie kupić doświetla i pewnie jeszcze paru rzeczy nie wziąłem pod uwagę, także te koszty mogą być większe. Dla kogo piwnica? Na pewno budową piwnicy powinny być zainteresowane osoby posiadające małe działki o powierzchni minimum 600 m2, ponieważ miłościwie nam panujący planuje wprowadzić zmiany w tak zwanym podatku od deszczu, co będzie obejmować sporą część właścicieli domów jednorodzinnych. Dla nich każdy metr zabudowy może być ważny w kontekście płacę albo nie płacę podatku. Podsumowując, mimo że wielu ludzi tak marzy, jak oni coś zrobią, to chwalą, że to jest najlepsze. No ja tak nie mam, potrafię się przyznać do błędu. Sprawdź poprzednie nagranie, film, w którym przedstawiam 11 błędów, które popełniłem w trakcie budowy. To patrząc z perspektywy czasu i tego, że ta piwnica jest wykonana prawidłowo, to znaczy, że nie ma wilgoci, to mimo tych wszystkich problemów z budową piwnicy i kosztów z nią związanych, uważam to za bardzo dobrą inwestycję. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i komentuj.
Na razie.